Olsztyn jeszcze bardziej zielony. Sukcesywnie nowa roślinność pojawia się w Śródmieściu, gdzie już posadzono ponad 1600 drzew. Ta zieleń na pewno upiększy nasze miasto z jednej strony, z drugiej strony doskonale wiemy, że pozwoli nam przede wszystkim na bardziej przyjazne korzystanie z naszej infrastruktury, z chodników, z traktów spacerowych, z traktów rowerowych. Obecnie trwają przygotowania pod kolejne nasadzenia, między innymi wzdłuż Alei Piłsudskiego. Bardzo dobrze. Im więcej zieleni, tym zdrowiej, bezpieczniej. Wydaje mi się, że i tak jest za mało. To urozmaica w jakimś stopniu miasto, tak? A nie jest takie monotonne, szare wszystko. Czujemy w mieście namiastkę przyrody. Jednym z celów nasadzeń jest eliminacja tak zwanych wysp ciepła, które powstają na skutek nagrzewania się powietrza od betonowych powierzchni w słoneczne, upalne dni. Jeśli mamy zasadzone drzewa, jeśli one mają piękne korony, to one po prostu dają nam cień i tym samym te powierzchnie tak się nie nagrzewają, a sam klimat w samym mieście dla nas, dla mieszkańców, dla turystów jest dużo zdrowszy i przyjemniejszy. We wrześniu rozpoczną się kolejne nasadzenia. 1000 drzew zapuści korzenie wzdłuż nowej nitki tramwajowej. Na realizację nasadzeń miasto pozyskało prawie 10 milionów złotych dotacji z Unii Europejskiej.